roty. Nie rzucim ziemi, skąd nasz lud. Nie dam pogrześć mowy polski my naród, polski lud. Królewski szczep piastowy. Nie dam wygnać Niemcy w luk, tak nam dopomóż Bóg. Tak nam dopomóż Bóg. Do krwi ostatnie kropli żył, bronić będziemy ducha. Tak się nas, aż się nas padnie w loch i w pył. Krzyża strzeża wielucha, twierdzą nam będzie każdy luk. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Nie będzie niemie plął nam w twarz, nigdy ci nam germanił. Odejdź na stanie, uwierz nasz, Duch będzie nam hetmanił. Bóg przemówi, zacznij złoty ruch. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Dzisiejszym tematem wieczoru są żołnierze niezłomni. Określamy ich tak za heroiczną postawę, jako za chowali wobec ojczyzny i wiary, nazywani również wyklętymi. Kto ich tak nazwał? Może kaci, którzy chcieli, aby wszystki i wszelki ślad po nich zaginął. Naszymi gośćmi są synowie naszych wielkich bohaterów, żołnierzy niezłomnych. Powitajmy ich bardzo serdecznie. Pan Tadeusz Płużański, syn profesora Tadeusza Płużańskiego, który był najbliższym współpracownikiem rotmistrza Witolda Pileckiego. Pan Tadeusz jest wielkim obrońcą, wręcz powiem mecenasem żołnierzy niezłomnych i zapomnianych. Również jest osobą bardzo zaangażowaną w pracę na Łączce. Pan Marek Franczak jest synem Józefa Franczaka, pseudonim Lalek, który żył lat 45. Zginął 21 października 1963 z rąk ZOMO i SB. Chcę podkreślić rok 1963, 18 lat po wojnie. Po 4 dniach w nocy rodzina wykopała ciało. Widok był straszny. Józek leżał nagi bez głowy. Sposób i ogrom tych zbrodni dokonanej na własnych obywatelach świadczy, z jakim systemem mieliśmy do czynienia. Władza ludowa dokończyła dzieło faszystów i komunistów. Kiedy dotykam tego tematu, odczuwam ogromne drżenie serca. Z jaką odwagą poświęcono, z jakim poświęceniem oddawali życie za ojczyznę i za wiarę. Zacytuję Państwu ostatnie słowa Łukasza Cieplińskiego, pseudonim Pług, list do syna. Andrzejku, pociecho moja jedyna, ofiarowując Ciebie opiece Matki Bożej, proszę ją, aby z ducha Twego wyrosło w czyn moje serce zdławione rękami wrogów, a żeby moje marzenia zapadły do Twego serca jak iskry płomienne, a żebyś był mężny i słowo dane wobec Boga, Ojczyzny i własnego ducha przekładał na życie.
abyś był szlachetny i miał zawsze czyste serce, aby uśmiech nie schodził z twoich ust, nawet w momencie, gdy szatańskie ręce życie tobie, jak mnie, odebrać chciały. Abyś utulił w bólu i otarł łzy matce i był dla niej prawdziwą radością. Pamiętaj, że istnieją trzy świętości. Bóg, Ojczyzna i Matka. Danuta Siedzikówna, pseudonim Inka, została zamordowana, nie mając 18 lat. Ostatnie słowa. Jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. Niech żyje Polska. Proszę Państwa, to jest kilka słów, które w dalszym ciągu poprowadzą Pan Tadeusz i Pan Marek. Ja dodam dwa takie punkty organizacyjne. Po spotkaniu zapraszamy do Księgarni Gazety Polskiej, do publikacji książkowych, które osobiście jest autorem też Pan Tadeusz. Na pewno Państwo również dowiedzą się o ważnych historycznych faktach, których nie znajdziemy ani w telewizji, ani w radiu. Bo o ile my będziemy pamiętać o sprawach historycznych, będzie nam łatwiej zrozumieć przyszłość. Kto nie pamięta o przeszłości, nie zasługuje na przyszłość. Ja już oddaję głos naszym gościom i życzę dobrego odbioru. Witam Państwa bardzo serdecznie. No rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w takim nowatorskim, można powiedzieć, gronie, zestawie. No, jeszcze nigdy nie miałem przyjemności razem z Markiem Franczakiem występować, także jest to premiera, drodzy Państwo, u Was w Hamburgu. Mam nadzieję, że nasze spotkanie będzie przez to też nowatorskie, ciekawe. Rozmawiamy w końcu o sprawach bardzo nam bliskich, o naszych żołnierzach, którzy walczyli o Polskę, oddali za nią życie, oddali za nas życie. I należy im się szczególne honory, szczególna pamięć i szacunek. Może na początek nawiążę do słów wprowadzenia. Dwie jakże ważne osoby. Z jednej strony pułkownik Łukasz Ciepliński, szef 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Piękna postać polskiego patrioty, inteligenta, żołnierza dwóch okupacji. Okupacji niemieckiej, okupacji sowieckiej. Nie złożył broni przed Sowietami, wiedząc dobrze, że oni nie są żadnymi wyzwolicielami, tylko po prostu nowymi okupantami. Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość kontynuowało bezpośrednio ideę i czyn Armii Krajowej z czasów okupacji niemieckiej. Były 4 zarządy główne WiN-u plus 5, który był ubecką prowokacją. Ten 4 był moim zdaniem najbardziej patriotyczny. Tam rzeczywiście zebrali się ludzie, którzy umiłowali ojczyznę i te fragmenty też listów, które słyszeliśmy, są no, niebywałe. To są listy do Andrzejka, syna Łukasza Ciepińskiego. On go nigdy nie poznał. Próbował go wychowywać z celi śmierci. Prawda? Po wyroku pisał listy do Andrzejka, próbując dać mu pewne wskazówki na przyszłość, jak ma żyć pozbawiony ojca. I co mu przekazał? Przekazał mu przede wszystkim to, żeby był dobrym Polakiem i żeby wierzył w Boga. Te dwie
podstawowe, jak sądzę, dla nas wszystkich sprawy. Poza tym wszystko, jak mówił Łukasz Cieplicki, jak pisał Łukasz Cieplicki, jakoś się ułoży, jeżeli w te dwie sprawy będzie wierzył, jeśli będzie je miał w sercu, to już właściwie więcej nie trzeba. Coś takiego jak pieniądze, prawda, przyjdą same. Trzeba właśnie być dobrym Polakiem, dobrym patriotą, no i przestrzegać pewnych ważnych dla Polaków zasad, streszczonych w słowach. Łukasz Cieplicki powiedział: Bóg, ojczyzna, matka. No możemy powiedzieć Bóg, honor, ojczyzna, ale właściwie to jest ta sama. O to walczyli nasi żołnierze niezłomni. To nie były puste frazesy, tylko rzeczywiście wartości, które w życiu im przyświecały. W końcu nadszedł tragiczny dzień 1 marca 1951 roku na Mokotowie, w tej ubeckiej katowni, po wcześniejszych przesłuchaniach, po wyroku skazującym na karę śmierci, pijany kat, bo niestety to był notoryczny alkoholik, Aleksander Drejak, opisuje w swoich książkach jako jeden z tych moich właściwie bohaterów, powiedziałbym antybohaterów, tych bestii właśnie, tych oprawców, wyprowadził kierownictwo winu na egzekucję. Poprowadził ich przez 10 pawilon aż do piwnic. Tam jest taki, do dziś to miejsce istnieje, a taki wąski, ciemny korytarz i nagle drzwi prowadzą w prawo, są trzy schodki prowadzące do pomieszczeń, które są wewnątrz. To są też bardzo dwa ważne miejsca, ważne dla więźniów. To są miejsca ich kaźni, możemy powiedzieć, bo z jednej strony to jest karcer mokry. Karcer mokry na czym polegał? Polegał na tym, że więźniowie, czy to lato, czy jesień, czy zima, byli tam przetrzymywani bardzo często nago. Nieważne, czy mężczyźni, czy kobiety, czy osoby starsze, czy polska młodzież. Okno zawsze było otwarte. W zimie wpadał tamtędy, prawda, wiatr, deszcz, czy śnieg. I oni tak stali właśnie bardzo często nago po kostki albo wyżej w lodowatej wodzie. To był karcer mokry. Obok był karcer suchy. Polegał na tym, że tam z kolei więźniowie się dusili, bo nie było przepływu powietrza. Ale tam również odbywały się egzekucje. Właśnie na tych trzech schodkach. Kat, idąc za skazańcem, popychał go właśnie na te w bok, w prawo, na te schodki. Więzień, właściwie nieświadomy tego, mógł się spodziewać, że idzie do karceru po prostu. Znowu, prawda, będzie w tym strasznym miejscu musiał wiele godzin spędzić. I nagle z zaskoczenia padał strzał w tył głowy. Dzisiaj odnajdywane czaszki na łączce cmentarza Powązkowskiego zastanawiały ekipę profesora Szwagrzyka, dlaczego wlot jest wyżej, z tyłu, a wylot niżej, w okolicach ust czy brody. Kat po prostu strzelał stojąc nad więźniem. Stał na poziomie tego korytarza, a więzień już był na którymś z tych niższych schodków. Tak możemy wytłumaczyć właśnie te, prawda, kule, które przebijały potylicę. I 1 marca 1951 roku w ten sposób, w odstępach kilkuminutowych, pijany morderca w mundurze oficera Wojska Polskiego. Oczywiście ten mundur nie miał nic wspólnego z polskimi oficerami. Ten człowiek nie był polskim oficerem. On był przebierańcem, prawda? On był Sowietem, sługą Moskwy. On służył właśnie temu panu, który był na Kremlu. Więc ten mundur oczywiście został zhańbiony, polski mundur oficerski.
I tak właśnie zginęło piękne kierownictwo 4. Zarządu Głównego WiN-u. Na ich pamiątkę Lech Kaczyński i Janusz Kurtyka ustanowili Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Prawdopodobnie, gdyby nie te dwie osoby, dzisiaj byśmy się nie spotykali. Dzisiaj byśmy nie świętowali tego dnia. Tego święta po prostu by nie było. Szczęśliwie piąty rok możemy ten dzień obchodzić. Taka dygresja. Jest to święto państwowe. Niestety przez państwo polskie nieobchodzone. Wszystko, co się dzieje, to są właściwie inicjatywy oddolne, obywatelskie, przede wszystkim młodzieżowe. Gdyby nie zaangażowanie młodych ludzi, harcerzy, członków różnych stowarzyszeń, grup rekonstrukcyjnych, w końcu kibiców, tak napiętnowanych przez rząd Donalda Tuska szczególnie, da? Bo oni się okazali realnym wrogiem. Da? Władza nie może sobie, władza Platformy nie może sobie pozwolić na takie chuligańskie podobno wybryki. A to są młodzi patrioci po prostu, da? Którzy chcą te wartości pielęgnować, którzy chcą właśnie święto żołnierzy wyklętych obchodzić. I w Polsce z roku na rok uczestniczy w tym Narodowym Dniu Pamięci coraz więcej osób. To jest, mówimy o sprawach trudnych, prawda? Bardzo bolesnych, ciemnych, można powiedzieć. To są zbrodnie komunistyczne, ale jest też światełko w tunelu, od razu, żeby prawda, tak ciemno nam nie było i przygnębiająco. To, że polska młodzież obchodzi ten dzień, to jest bardzo dobry prognostyk na przyszłość. To jest moim zdaniem szansa, że my Polskę kiedyś po prostu odzyskamy dla Polaków nastawionych patriotycznie, odsuwając jednocześnie od władzy tę ekipę, czy te ekipy okrągłostołowe związane z komunistycznym układem. W to, drodzy Państwo, wierzę. Mam nadzieję, że to się ziści. Nie wiem, czy w tym roku już, w tych wyborach. Prawda? Oczywiście bardzo bym sobie tego życzył, bo też na przykład sprawy Łączki prawdopodobnie zostałyby odblokowane. W tej chwili trwa całkowity paraliż tych prac. Jeżeli, może jeszcze będziemy o tym w dalszej części spotkania rozmawiać, natomiast powiem tylko krótko w ten sposób. W obecnym stanie rzeczy rotmistrz Witold Pilecki, generał August Emil Fildorf-Niel prawdopodobnie nigdy nie zostaną wydobyci ziemi. To jest smutna prawda, trzeba o tym mówić, bo władza i pan prezydent i rząd po prostu nas okłamują. Udają, że coś robią w tej kwestii, że pomagają, tak naprawdę całkowicie blokują te sprawy. Stąd istnieje też Fundacja Łączka, prawda, która walczy z tego typu zachowaniami. No, na razie możemy naciskać na władze, ale te władze nas całkowicie, można powiedzieć, ignorują. Jeśli Państwo będą mieli pytania o konkretne sprawy, to chętnie się później odniosę do tej prawdziwej sytuacji związanej z warszawską Łączką. Na początek jeszcze słowo o Danucie Siedzikównie Ince. To jest też smutny dowód. Ta dziewczyna, jej śmierć na to, że komuniści nie wybierali. Oni mordowali wszystkich, którzy stali na ich drodze. Czy to mężczyzn, czy kobiety, nawet niepełnoletnie. Przecież ona miała 17 lat zaledwie w momencie, kiedy też spotkał ją ten sowiecki, katyński strzał w potylicę. Ale dzisiaj tych ludzi, pułkownika Cieplińskiego, Danusie Siedzikównę, rotmistrza Pileckiego, generała Fildorfa, Józefa Franczaka, Lalka, nazywamy żołnierzami wyklętymi, niezłomnymi. I Inka, można powiedzieć, jest taką kwintesencją niezłomności dla mnie. Ta niezłomność streszcza się w słowach
cytowanych już tutaj, skierowanych do babci. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. To właśnie świadczy o tym, że ona się nigdy nie poddała, że ona się okazała do końca niezłomna, nie poszła na żadną współpracę, na żadne konszachty z komunistami, z bezpieką. Ją wykańczali w śledztwie. Sprowadzali do celi żony milicjantów zastrzelonych przez oddziały Łupaszki, jej dowódcy. I co ich interesowało szczególnie? Interesowało ich to, żeby wydała swoich kolegów, a przede wszystkim majora. Pytali się ci śledczy, gdzie jest major, gdzie jest Łupaszka? No? Ona nie powiedziała im tego. To pozostała do końca niezłomna. Bardzo możliwe, że z tej sprawy żyją jeszcze dwie osoby. Śledczy, który brutalnie przesłuchiwał Inkę. Tak samo ten, który na koniec, inny funkcjonariusz, który strzelił jej w tył głowy. Bo jak Państwo wiedzą, tam został na egzekucję ściągnięty cały wielki pluton egzekucyjny. Ale ci żołnierze nie zabili Inki, tak samo jak nie zabili rozstrzeliwanego razem z nią Feliksa Sermanowicza Zagończyka. Oni strzelali po ścianach, strzelali w sufit, no bo oni często byli w jej wieku, prawda, w wieku Inki. Oni nie chcieli jej zabić, prawda? No to dowódca plutonu egzekucyjnego musiał podejść i strzelić jej w głowę. No, bardzo możliwe, że ten człowiek nadal żyje. Nie chciałbym się obudzić któregoś dnia i usłyszeć, że ci ludzie zostali pochowani z honorami. Tak samo jak został pochowany z honorami prokurator, który żądał dla Inki kary śmierci. Słynna sprawa. W Koszalinie Wacław Krzyżanowski, ten, który oskarżał Inkę o najgorsze rzeczy, o to, że była szpiegiem, zdrajcą, bandytą, faszystką. No? Ten człowiek został w ubiegłym roku pochowany z honorami wojskowymi, a pan minister Siemoniak oczywiście nie odpowiedział za tę sprawę, bo w Polsce nie ma takiej tradycji w tej chwili, że jeżeli coś złego się stanie, jeśli jakiś minister, premier, prezydent nawalili w jakiejkolwiek kwestii, to oni wtedy podają się do dymisji. Prawda? W Polsce ten model nie jest niestety realizowany. Pan minister Siemoniak odwołał tylko dwóch dowódców z Koszalina, odpowiedzialnych bezpośrednio za tę skandaliczną sprawę, ale potem można było przeczytać, że ci ludzie wrócili na swoje stanowiska, więc możemy powiedzieć, że nic się nie stało. Pochowano w majestacie Rzeczpospolitej, prawda? Mordercę wojsko strzelało, prawda, w powietrze na wiwat. No i pan minister Siemoniak stwierdził, że nic takiego wcale się nie zdarzyło. Drodzy Państwo, dlaczego żołnierze wyklęci niezłomnie? Jestem orędownikiem nazywania ich tym podwójnym terminem. No bo z jednej strony wyklęci przez komunistów, najpierw represjonowani, bardzo często mordowani, potem można powiedzieć mordowani po raz wtóry, tak jak Lalek, tak jak rodzina Lalek. Mordowano pamięć o naszych żołnierzach. Przecież nie można było o tych ludziach ani mówić, ani pisać. Ten stan wyklęcia w przypadku Marka Franczaka skończył się właściwie niedawno, jeśli w ogóle. No? Ale jednym z elementów, jakże ważnym, odkłamywania tej historii, zdejmowania z nich tego stanu wyklęcia było odnalezienie czaszki Józefa Franczaka Lalka. O tym może Marek opowie szerzej. Niestety na warszawskiej Łączce te doły śmierci, w których
oni leżą, świadczą niestety o tym, że ci ludzie cały czas są wyklęci. Gdyby byli tylko i wyłącznie niezłomni, dawno mieliby swoje groby, na które mogą pójść przedstawiciele rodzin, czy my wszyscy, którzy chcielibyśmy oddać im należny hołd. Nie, oni leżą pod ziemią, w bezimiennych dołach śmierci, bez żadnych trumien, bez ubrań, do szczątki, zmasakrowane wcześniej w śledztwie, a dodatkowo jeszcze połamane w momencie zrzucenia ich do takiego bezimiennego dołu. No i dzisiaj, jak inaczej określić ten stan? Przecież to jest wyklęcie. To oni pozostają żołnierzami wyklętymi, również dla władz III Rzeczpospolitej. Te władze ten stan wyklęcia tolerują, niestety. Dlaczego żołnierze niezłomni, to nie muszę Państwu mówić. Niezłomni przez swoją postawę, tak jak Inka, prawda? Tak jak Józef Franczak, jak Rotmistrz Pilecki, generał Fildorf. Oni się po prostu nie zgadzali na żadne rozmowy z komunistami. Pozostali do końca wierni Polsce. Niezłomni wobec swojej ojczyzny, wobec przysięgi, jaką składali na jej wierność. Oni przysięgali, że będą bronić Polski do końca, do ostatniej kropli krwi. I tak się właśnie działo. Drodzy Państwo, oddajmy teraz głos osobie szczególnej, synowi ostatniego, ja bym nawet nie powiedział partyzanta Rzeczpospolitej, ostatniego żołnierza po prostu II Rzeczpospolitej, który został zamordowany w październiku 1963 roku. I to też jest moment symboliczny. Wtedy ginie właśnie ostatni przedstawiciel wojska, tego przedwojennego. Da? Niemal 20 lat po formalnym zakończeniu wojny. I to też pokazuje, że wojna dla świata zachodniego może się skończyła. Da? Na zachodzie, w takiej Francji czy Wielkiej Brytanii, społeczeństwa cieszyły się, że Hitler został pokonany, bo odzyskali prawdziwą wolność. Polska niestety tej wolności nie odzyskała. W Polsce wojna trwała. Trwała, jak w przypadku Józefa Franczaka, do połowy lat 50. On walczył do 1953 roku, ojciec pana Marka. A potem przez następnych 10 lat się ukrywał. Za szczuty skazany na banicję, ale ukrywał się dzięki temu. Najpierw walczył dzięki temu, że to wojsko podziemne, polskie, było bardzo liczne. Około 180 tysięcy żołnierzy przeszło przez szeregi drugiej konspiracji niepodległościowej. Czyli no to jest wielka siła. Oni oczywiście nie mieli szans w starciu z potęgą Stalina. Ale nie było też tak, że była to jakaś wojna domowa, prawda, że Polak strzelał do Polaka, czy brat do brata. Dla nich funkcjonariusz NKWD nie był bratem. Oni byli polskimi żołnierzami, walczyli z Sowietami. O tym musimy pamiętać, nie dać się okłamywać, prawda, bo do dzisiaj niestety tak te sprawy są przedstawione. Co gorsza, ci żołnierze są nazywani bardzo często bandytami. Tak jak pani Joanna Senyszyn nazwała naszych... Tak nazwała naszych polskich żołnierzy i Fundacja Łączka w tej chwili składa pozew przeciwko pani Senyszyn, bo nie można sobie tak, prawda, bezkarnie tego typu określeń przestrzeni publicznej stosować, bo to jest szkalowanie polskiego narodu, to jest szkalowanie polskich bohaterów. Ale ten rok 1963 świadczy właśnie o tym, że ta wojna trwała dalej. Niektórzy historycy nazywają
żołnierzy, czyn żołnierzy niezłomnych ostatnim polskim powstaniem, antysowieckim. Józef Franczak Lalek mógł walczyć do połowy lat 50. Dlaczego, mogą Państwo spytać? Raz dlatego, że to wojsko było silne, było bardzo dobrze zorganizowane, było honorowe. Wbrew temu, co też się mówi o tych ludziach, że oni dokonywali jakichś samowolek, prawda, że zabijali podobno cywilną ludność. To jest nieprawda, to są kłamstwa i oszczerstwa, tak samo jak w przypadku Joanny Senyszy. Ale mogli też walczyć dlatego, że polska ludność, polskie wsie, miasta, miasteczka popierały żołnierzy tych niezłomnych, popierały po prostu polskie wojsko. Trudno się temu dziwić, że Polacy chcieli, prawda, polską, chcieli mieć polską armię, chcieli być z nimi, ze swoimi żołnierzami, a nie z NKWD-stami, nie z UB, z informacją wojskową czy KBW. Józef Franczak Lalek mógł się ukrywać przez następne 10 lat, dlatego że szereg wiosek w okolicy Piask pomagało, zapewniało mu schronienie, wikt i opierunek. Czyli Polacy cały czas popierali naszych żołnierzy do końca. Drodzy Państwo, oddając głos teraz panu Markowi Franczakowi, może spytam najpierw o ten dzień, 21 października 1963 roku. Jak pan zapamiętał to wydarzenie? Da? Kiedy się pan o tym wszystkim dowiedział? Jeśli można, parę słów najpierw o tym. 21 października. Piękny dzień. Mimo że to już jesień, późna, praktycznie jesień.